wszystko jedno. Skoro 13 nie widzę tych wad, to niech się dzieje, co chce. Nam nie może być źle. Jak anioła głos usłyszałem ją. Powiedziała, chodź. Ja uwielbiam ją, ona tu jest, tańczy dla mnie. Wspominają, że naprawdę marzyłem o tym, żeby być konferencjerem. O to, co w kieszeni kolegi konferencjera. Absolwencji. To jest Zbigniew Woźniak, tuż po swoim występie. Panie Zbyszku, który raz jest pan w Gwiazdce? 9 raz jestem w Gwiazdce i nadal mi się to podoba. Ale taka magia, jaką pan dzisiaj stosował, to chyba jeszcze nie było takiego numeru w pana wykonaniu. No, to jest kontynuacja poprzedniego roku, ale nie ukrywam, że się rozwinąłem od tego czasu. W szczególności teraz mnie interesuje teleportacja i znikanie, bo odkąd się ożeniłem, to pracuję nad tym, jakby tu znikać z domu czasami. To jak się występowało dzisiaj na scenie? Bardzo dobrze, ponieważ byliśmy jako 7 ekipa, no znacznie gorzej jest, jak się jest 15 ekipą albo po przerwie, bo można kondycyjnie już nie wytrzymać. Nadeszłaś więc wielka chwilo. Teleportuj się, Jamillo. Niech się za tym czartem czyni. Przemierz się do tamtej skrzyni. To coś trzeba zobaczyć. O, nie. To chyba jeszcze nie to. O, Piotrze, ty jesteś jednym asystentem, proszę bardzo. Wcale się nie dziwię. Uwaga, proszę państwa, tuż orkiestra. Jak się prowadzi w tym roku? No dobrze, jak co roku. Przygotowania specjalne pan czynił, tylko temu, żeby wystąpić bardziej okazale? Oczywiście w łazience ćwiczyłem, bo tam jest najlepsza akustyka u nas. Nie no, cały numer polega na tym, że to jest taki chaos i z tego chaosu coś musi wypłynąć. No jakoś tam wypływa, skoro dotychczas wypływało, no to tym razem też. Jak pan widział program sceniczny, te propozycje, które zostały zaproponowane na 13 edycję, to co panu tak najbardziej utkwiło w pamięci? No cały problem polega na tym, że nie widziałem, bo... Co jest dla pana niespodzianką? No, znaczy ja wiem mniej więcej, co wykonawcy będą robić, ale jak to będą robić, przede wszystkim jak długo to będą robić, to tego nie wiem, bo każdy mówi, że o, tam 3 minuty góra, a potem robi to 6, nie, na przykład. I dlatego te programy są dosyć długie niestety. Problemy służby zdrowia, choć może tak trochę bardziej na wesoło. Chociaż nie wiem, czy rzeczywiście kolejki oczekujących to są takie wesołe dla pacjentów sprawy. No, ale zawsze występowaliśmy jako ktoś inny, więc tym razem postanowiliśmy być ludźmi z branży medycznej. Zafundowała pani, jak to nazwane było, przy Milajki?
To były panie umilaczki. Ja myślę, że gdyby taki oddział stworzono przy naszym szpitalu, to też bym miał wzięcie. Więcej pacjentów, rozumiem, by było. Jak było widać, no niektórym się bardzo podobało. Zwłaszcza temu, który tam leżał na łóżku. Sąsiad mi to poradził? Sąsiad. Bo jak byłem w szpitalu, to, to był lek pierwszego rzutu. Aha. Na razie my. Ale to, to czym się będę leczył? Na skierowanie, to jest najważniejsze. Czerwiec 2013? Jak to? Ależ proszę pana, to skierowanie jest z tego roku. Ale jak to nieważne? Panie, wręcz przeciwnie, my teraz przyjmujemy pacjentów z października 2012. Ale nie boli! No każdy tak mówi. Co ja panu poradzę? Musi pan poczekać. Mariusz Kaleta, który wystąpił w roli ucznia. Jak się czuł dyrektor szkoły po tylu latach z powrotem w szkolnej ławie? Bardzo fajnie. Właśnie przypomniałem sobie szkolne lata. Było wesoło. Scenariusz ułożyliśmy wspólnie na w przeciągu 10 chyba prób. Scenariusz po prostu napisał życie szkolne. Marek Kurpis, szef edukacji w mieście, tym razem w fryzurze afro. Jak się czuje z taką nową fryzurą naczelnik wydziału? Jak za młodzieńczych lat. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Nie, no, więcej. Ciepło, mhm. O, proszę. Trzeci raz, jesteście na. Tak, trzeci raz. Jak teraz się czujecie z taką coś, z nowym programem? Bywało lepiej. Nie no, fajnie żeśmy się bawili, fajnie przygotowaliśmy te próby. Myślę, że fajna zabawa, bo cel jest przede wszystkim szczytny. A to, że możemy naprawdę trochę się wyluzować i pokazać się z zupełnie innej strony. A że mamy dystans do siebie, stąd widzieliście. My chyba bawiliśmy się lepiej niż widownia. W postaci odpowiadał każdy za siebie, czy ktoś mu narzucał, że na przykład Marek Kurpis ma być? Napisaliśmy z Mariuszem taki wstępny scenariusz i on naprawdę był bardzo wstępny, bo potem okazało się, że co próba to były zmiany. Także słuchajcie, no masę rzeczy, które są wzięte, to są wzięte z życia ze szkół. Będę przedstawiała treść bajki o czerwonym kapturku i wilku. Jak pani się czuje właśnie tak przechodząc chyba ze strefy księgowości przede wszystkim do właśnie takich opowieści dzieciom? Że przeżywamy pewną tremę, będzie to taka pewna inscenizacja, będą postacie, które będą przedstawiały role, które ja w roli narratora będę odczytywać. Kto odpowiadał za charakteryzację, bo jest pani idealnym myśliwym, takim maskującym się. Tak. Nasz wspaniały dział marketingu, który w naszej firmie funkcjonuje, przygotował tą inscenizację, przygotował ubiory, treść tej bajki, która jest to bajka, którą przedstawimy w części dwuetapowej, wersji dawnej i wersji aktualnej. Miała pani wybór być albo kapturkiem, albo myśliwym? Nie, nie miałam wyboru. Przypisano mi tą rolę myśliwego i rolę narratora.